Sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro, europoseł pani Beata Kempa oraz wicewojewoda dolnośląski pan Bogusław Szpytno. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Jesteśmy w trakcie debaty na temat energetyki, bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całej Europy. W kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą, jest to temat szczególnie aktualny. Wydaje się, że diagnozy, jakie stawiała Solidarna Polska przez ostatnie lata, sprzeciwiając się szaleństwu unijnemu polityki klimatycznej, która sprowadzała się do odejścia od węgla jako surowca dającego nam bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną na rzecz gazu i uzupełnionego OZE, że ta diagnoza okazała się w 100% trafna. Byliśmy tak naprawdę jedynym środowiskiem politycznym, jako Solidarna Polska, które w sposób konsekwentny sprzeciwiało się tym ideologicznym mrzonkom płynącym z Brukseli, Berlina czy Paryża. Natomiast te ideologiczne dążenia Zachodu do zmian w obszarze energetyki przekładają się wprost na kieszenie Polaków. Znalazło to swój wyraz w tak zwanym KPO i kamieniach milowych, którymi Unia Europejska chce szantażować Polskę. Okazuje się, że kamienie milowe dotyczą nie tylko szantażu związanego ze zmianami w sądownictwie, ale dotyczą również kwestii, które już wprost dotykają kieszeni, chyba można powiedzieć, każdego Polaka. Bo niemal każdy, jeśli nie bezpośrednio, to za sprawą rodziny, porusza się w Polsce samochodami, czy to silnikiem diesla, czy silnikiem benzynowym, czy na gaz. I każdy w tym sensie byłby pokrzywdzony i bardzo mocno odczuł w swojej kieszeni konsekwencje wprowadzenia nowych opłat i podatków, jakie Unia Europejska chce wyszantażować na Polsce w związku z przyjęciem tych tak zwanych kamieni milowych. W tej sprawie pojawił się pewien rozdźwięk pomiędzy Solidarną Polską a panem premierem Morawieckim i jego najbliższym otoczeniem. Przypomnę, że w pierwszej kolejności pan premier i jego współpracownicy twierdzili, że wszystkie kamienie milowe, które zostały wynegocjowane i ustalone z Komisją Europejską, były również przyjęte przez rząd. Miałem okazję na konferencji prasowej pokazać oba dokumenty, czyli z jednej strony ten przyjęty przez rząd projekt uzgodnień z Unią Europejską i z drugiej strony dokument już ustalony w wyniku negocjacji pana premiera z Komisją Europejską i okazało się, że nie jest tak, jak pan premier mówił. Okazuje się, że w tym wynegocjowanym przez pana premiera dokumencie są zapisy, na które ministrowie Solidarnej Polski nie zgadzali się. I mogę to dzisiaj tutaj we Wrocławiu powtórzyć. Nigdy nie zgodzimy się. Nie zgodzimy się między innymi na to, aby Polacy byli w przyszłości obciążani podatkami z tego powodu, że jeżdżą samochodami benzynowymi, silnikiem benzynowym czy silnikiem diesla, bo takie się nie podobają w Brukseli. Nie zgodzimy się na to, aby Polacy płacili znacznie wyższe koszty codziennego życia, aby byli zmuszani w perspektywie do przesiadania się do samochodów elektrycznych, które są bardzo drogie i są jeszcze nieefektywne z uwagi na technologię, że nie ma baterii, które pozwalają na odpowiednio długi dystans poruszania się tymi samochodami, a z kolei nie ma też zbudowanej infrastruktury, która pozwalałaby te samochody ładować tak, aby Polacy mogli efektywnie z nich korzystać, gdyby nawet było ich na nie stać. Tak naprawdę forsowanie przez Unię Europejską samochodów elektrycznych i próba wyeliminowania, Parlament Europejski podjął decyzję, że do 2035 roku wyeliminowania w ogóle samochodów, czy to benzynowych, czy to silnikiem diesla, zmierza do tego, aby Polacy, kupując te samochody, nie tylko przepłacali, ale tak naprawdę dopłacali do rozwoju wielkich zachodnich koncernów samochodowych. Bo chyba nie macie państwo wątpliwości, że to nie w Polsce, w naszych fabrykach nasi rodacy musieliby kupować te drogie samochody, tylko płaciliby na rzecz koncernów niemieckich, francuskich czy jeszcze innych, które potrzebują tych pieniędzy. I chciałyby, aby Polacy masowo dotowali rozwój technologiczny tych koncernów. Ale to, że to jest interes Berlina albo Paryża, nie oznacza, że to jest interes Polski i Polaków. A my jesteśmy polskimi politykami.
I mam obowiązek myśleć o polskich portfelach, o polskich rodzinach. I dlatego jasno chciałbym tu powiedzieć, że Solidarna Polska na to się nie zgodzi. Nawet jeżeli opozycja na czele z panem Donaldem Tuskiem będzie się tego twardo domagać w imię politycznej poprawności proeuropejskiej. Otóż ma granicę polityczna poprawność i pójście na tego rodzaju kompromisy. To jest doprowadzenie do tą granicą do istotnego pogorszenia jakości życia Polaków i do istotnego obciążenia Polaków, polskich rodzin dodatkowymi kosztami, których wielu z naszych rodaków nie byłoby w stanie ponieść. Dlatego jutro na posiedzeniu rządu wystąpię z inicjatywą, aby polski rząd podjął jasną decyzję i zakomunikował Brukseli, że po pierwsze nie zgodzimy się na to, aby w 2035 roku zakazać produkcji i wprowadzać tą datę jako datę odejścia od ostatecznego odejścia od samochodu z silnikiem diesla czy silnikiem benzynowym, ale z drugiej strony też, aby jasno podjąć decyzję, że nie będziemy zgadzać się na dodatkowe jakiekolwiek podatki od samochodu z silnikiem diesla i silnikiem benzynowym czy z silnikiem wykorzystującym gaz jako źródło zasilania. Otóż paliwo. Otóż tego rodzaju jasna decyzja rządu wobec tych sprzecznych różnych doniesień i wypowiedzi powinna mieć miejsce. Polski rząd powinien jasno zakomunikować Komisji Europejskiej, że na to nie będzie zgody. Bo na pewno na to nie będzie zgody Solidarnej Polski. Mam nadzieję, że nasz wniosek zostanie w tej sprawie przyjęty ze zrozumieniem i przegłosowany przez cały rząd, również przez partię największą koalicjanta, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. I nie mamy co oglądać na opozycję. To, że opozycja traci rozum i jest gotowa w imię politycznej poprawności realizować interesy wielkich koncernów niemieckich samochodowych, to, że Donald Tusk będzie domagał się wprowadzenia rozwiązań, które uderzą miliony polskich rodzin, to jest jego problem. Niech to ocenią Polacy. Ale my jako polski rząd, jako polscy politycy nie powinniśmy się na to zgadzać i tego będzie domagać się Solidarna Polska. Dziękuję panie ministrze. Pani europoseł Beata Kempa, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie ministrze, panie wojewodo, szanowni państwo. W ubiegłym tygodniu decyzja podjęta przez Parlament Europejski zarówno w zakresie dyrektywy, jak i rozporządzeń, wszystko to dotyczy pakietu Fit for 55, to już nie tylko polityczna poprawność, ale to kwestia, tak jak zostało powiedziane, każdy, kto obserwował te obrady i był uprzejmy dostrzec w jednej z wypowiedzi, że wszystko to ma zmierzać do tego, że by tymi rozwiązaniami obniżyć chociaż o 1,5 stopnia Celsjusza temperaturę, jeśli idzie o globalne ocieplenie. Proszę państwa, to jest po prostu szaleństwo. Jeżeli mamy rujnować gospodarki państw takich jak Polska w imię obniżenia temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza, jeżeli mamy doprowadzać do głębokiego kryzysu na przykład branżę motoryzacyjną, a o to zwracali się przedstawiciele właśnie branży motoryzacyjnej i pracownicy branż motoryzacyjnych w Polsce, to zastanówmy się, jak dalece mamy brnąć w ideologię, o której mówi Frans Timmermans. Dlatego to wszystko, o czym był uprzejmy powiedzieć pan minister Zbigniew Ziobro, idzie w jednym kierunku. Nie możemy doprowadzić do jednego, do Polski postbalcerowiczowskiej. Taką Polskę już przeżywaliśmy w latach 90. i na początku lat 90., kiedy to reformy nie uwzględniały czynnika społecznego. I dzisiaj również te rozwiązania, które przygotowuje Unia Europejska, bo mówi o tym, że będzie fundusz klimatyczny, fundusz sprawiedliwej transformacji. Tyle, że w tym funduszu wpisuje się takie rozwiązania, które będą w naszej ocenie eliminować takie kraje jak Polska, jak kilka innych krajów. Między innymi również wpisuje się, tam jest propozycja wpisania owej wydumanej praworządności. Więc wszystko to wskazuje na to, że możemy być również wyrugowani z ewentualnych środków, jeśli byśmy chcieli skorzystać dla wyrównania tych szans. I możemy naprawdę kupować to piękne opakowanie ideologiczne. Tak zawsze jest, że to się opakowuje bardzo ładnie, najczęściej wykorzystując do tego dzieci, takie na przykład jak Greta Thunberg. Ale naprawdę
kończy się to tym, że może trafić tutaj potężny kryzys i te rozwiązania przede wszystkim dotkną, myślę, że wszystkich Polaków, nie tylko tych najuboższych. Dzisiaj już, jak widzimy, kwestia cen węgla, kwestia dostępności węgla, również wszystkich pochodnych węgla staje się faktem. Ci, którzy tą transformację proponują i z uporem ją przeprowadzają, żyją w bańce. Nie biorą pod uwagę, że mamy potężny problem związany z wojną na Ukrainie, z tym, że to Putin w tej chwili dyktuje warunki, że mamy kryzys nie tylko surowcowy, energetyczny, ale przede wszystkim również w tej chwili kryzys inflacyjny, bo to jest system naczyń połączonych. I również stoimy przed potężnym kryzysem żywnościowym. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że w tej chwili tutaj Unia powinna być skupiona na rozwiązaniu tego problemu, który idzie z potężną falą, a ten kryzys wywoła potężną falę migracyjną. I to powinien być w tej chwili powód do generowania debat w Parlamencie Europejskim, a nie nakładanie celów klimatycznych, które będą, jeszcze raz powtarzam, rujnować gospodarki takich krajów, między innymi jak Polska. To po prostu sprzyja Putinowi. Tego typu polityka po prostu sprzyja Putinowi i trzeba to jasno powiedzieć. To jest pierwsza kwestia. A druga, również uważam, że nie może być zgody naszego kraju na otwarcie traktatu, a taki apel został wystosowany na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Taki apel, który idzie w kierunku głębokiej federalizacji Europy, odejścia od państw członkowskich, ale to, co chce się osiągnąć przy otwarciu tego traktatu, to odejście od jednomyślności. Od jednomyślności, tak żeby zasadą większości można było przegłosować wszystko, co chcą najwięksi gracze w Unii Europejskiej. Na to również nie ma zgody. Przede wszystkim Solidarnej Polski będziemy domagać się jasnego stanowiska rządu polskiego w kwestii dotyczącej podejścia do traktatu związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani europoseł. Bardzo proszę panią wojewodę. Panie ministrze, pani poseł, o podwójnych standardach, które obowiązują w Unii Europejskiej, świadczy fakt, że najwięksi i najzacieklejsi zwolennicy energii zielonej, czy też energii płynącej z gazu, szybciutko zabierają się za otwieranie, przywracanie kopalń węglowych. Zarówno Holandia, jak i Niemcy, którzy narzucili Europie tak naprawdę jeden kierunek gazu i kierunek OZE, teraz odchodzą od tego, bo idzie zima i trzeba realnie spojrzeć na problemy. Nie zgadzamy się ze słowami, które ostatnio wczoraj w jednym z programów telewizyjnych padły z ust lewicowej działaczki, polityka lewicowego, że nie interesuje jej zima i najbliższy okres. Interesują ją wiatraki, interesują ją słońca, interesują ją wszystkie czynniki, czy też sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. To jest przyszłość, to prawda, ale my nie możemy dziś zapomnieć o tym, że jest wojna, że rosną ceny surowców, że może ich po prostu zabraknąć. I dziś takie mówienie i takie patrzenie w przyszłość spowoduje, że nie będzie tej przyszłości, będzie w bardzo czarnych barwach malowana. I druga rzecz, jako reprezentant rządu na Dolny Śląsk pragnę zwrócić uwagę na dwie sprawy. Jeden aspekt historyczny. Na tym terenie funkcjonowały bardzo dobrze kopalnie węgla, antracytu w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie. To tu powstawały zakłady koksownicze, to tu produkowało się mnóstwo energii, ale również tego surowca. W 90-tych latach niestety tamte władze, tamte szalone decyzje spowodowały zamknięcie tych kopalń. I dziś nie ma kopalń w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie. I drugi aspekt współczesny, teraźniejszy, ten rok, początek tego roku, atak na Turów. Niesamowity atak na polską energetykę, na polskie tradycyjne kopaliny. Nie możemy sobie na to pozwolić. Jesteśmy wyposażeni bogato w paliwo, węgiel, w tego typu kruszywa, które
muszą pozwolić nam przejść do innych źródeł energii, również do wodorowych. Dolny Śląsk stał się miejscem lokowania drugiej w Polsce doliny wodorowej. To jest przyszłość i my to wiemy, ale nie możemy tego zrobić kosztem Polaków. Przecież to jest karygodne. A więc ta dwoistość standardów, która funkcjonuje w Europie, jednym wolno więcej, zarówno w kwestiach praworządności, jak i po prostu zarządzania swoimi źródłami. Mówię tu o otwieraniu kopalni właśnie w Niemczech, czy w Holandii. Nie godzimy się na to, nie ma zgody. Mamy narodowe bogactwa, musimy z nich korzystać. Mamy również myśl naukową, która doprowadzi nas do zmiany zasobów energetycznych, czy też wykorzystania źródeł energii. Ale na dziś jest to po prostu niemożliwe. To jest pętla naszej Polski, jeżeli nie moglibyśmy korzystać z kopalin tradycyjnych. Dziękuję panie wojewodo. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypominam w zasadzie panujące na konferencjach z udziałem pana ministra. Jedno pytanie na redakcję. Pani redaktor, bardzo proszę. Weronika Przybylska, TVN24. Panie ministrze, czy nie ma pan problemu z tym, że Jarosław Kaczyński obraża ludzi transpłciowych i z nich żartuje? Dziękuję. Pani redaktor, żyjemy w ciekawych czasach, w takich czasach, kiedy kwestionuje się prawa biologii, kwestionuje się wiedzę genetyki. Usiłuje się zmieniać świat według ideologicznych założeń. Słyszałem, że nie udało się środowiskom tej rewolucji obyczajowej wprowadzać do świata sportowców, pływaków, tego rodzaju rewolucyjnych zmian, które przeczą wiedzy naukowej. Dlatego nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Jeżeli chodzi o stosunek do tych nowinek, które przychodzą do Polski z Zachodu, to nas różni od Prawa i Sprawiedliwości, że my wystąpiliśmy o wycofanie Polski z konwencji stambulskiej właśnie z tych i wyłącznie z tych powodów, bo jesteśmy jak najbardziej za jak najszerszą obroną kobiet i praw kobiet. Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało jedną z najlepszych i najdalej idących ustaw chroniących prawa kobiet przed przemocą. To jest nasz dorobek, a nie środowisk lewicowych czy Platformy Obywatelskiej, ale jesteśmy przeciwko temu, aby narzucać ludziom poglądy, które są sprzeczne z elementarną wiedzą naukową, a wynikają z genetyki, z biologii, a wynikają te poglądy z ideologicznych mrzonek forsowanych dzisiaj w różnych wpływowych środowiskach w części krajów Europy Zachodniej. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę kolejną redakcję. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję. Bardzo proszę, panie rektorze. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Proszę, nawiązując do pytania koleżanki z TVN-u. Wczoraj prezes Jarosław Kaczyński także na wystawie wspominał o reformie sądownictwa i wspominał, że to jest też jeden z ostatnich elementów, który stoi przed Prawem i Sprawiedliwością w kontekście rządu tego, co się w Polsce dzieje. Powiem krótko i pozwolę sobie zapytać, panie ministrze, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili z tą reformą? No, nie mam tutaj dla pana na ten moment dobrej wiadomości w tym sensie, że reforma sądownictwa, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, ma pełne wsparcie Solidarnej Polski, gotowość do jej przeprowadzenia w Sejmie z naszej strony, nie zyskuje odpowiedniej większości parlamentarnej, ponieważ cały obóz rządzący nie jest gotów tych zmian w tej chwili przyjąć. Do tego, aby przeforsować ustawę w Sejmie, nie wystarczy ją napisać w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trzeba jeszcze mieć 231 głosów, a w każdym razie taką ilość głosów, która będzie stanowiła większość. 20 głosów Solidarnej Polski, jak pan doskonale i państwo wiecie, to z matematycznego punktu widzenia zdecydowanie za mało. I nie jest tajemnicą, odpowiadałem na wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który mówił, że nie warto umierać za sądownictwo, że od czasu, kiedy doszło do zmiany premiera, no, minister sprawiedliwości zobaczyło takie czerwone światło, które po oczach nam świeci i wyraźnie z niego wynika, że nie ma zgody na kontynuowanie tych reform, które są w ministerstwie przygotowane. No po to, żebyśmy tą pracę wykonali, aby ona szła do przodu. Wszystko zaczęło się od niestety nieszczęsnego weta pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował dobrą zmianę Sądu Najwyższego, którą przygotowaliśmy, przeprowadził swoją własną reformę, której się później wycofał
idąc jeszcze na dalsze ustępstwa wobec Unii Europejskiej, ostatnio w związku z szantażem w kontekście kamieni milowych. A w sądownictwie nie dzieje się dobrze, bo rzeczywiście jest to obszar wymagający zasadniczych zmian. Dzisiaj jadąc do Państwa czytałem, że są sędziowie, którzy kwestionują prawo pozytywne uchwalone przez polski parlament i podpisane przez prezydenta. Ja mogę tym sędziom powiedzieć jedno, że oni doskonale wiedzą, że łamią prawo i że wykraczają poza ich kompetencje, bo oni są władzą sądową, jak mówił Montesquieu. Władza sądowa, władza ustawodawcza, uchwałodawcza i władza wykonawcza. Jeżeli sędzia wchodzi w rolę władzy ustawodawczej, to dopuszcza się, no, można powiedzieć, pewnego rodzaju zamachu stanu w tej indywidualnej sprawie, bo tak naprawdę kreuje prawo, chociaż nie jest do tego powołany. Chodzi o tak zwane listy gończe, które zostały zmienione prawo, pozwalające prokuraturze blokować ich wydanie wtedy, kiedy nie jest to uzasadnione z punktu widzenia interesu śledztwa, bo list gończy jest wydawany na etapie postępowania, na etapie ścigania jeszcze osoby, oskarżania, więc tu jest rola prokuratora wiodąca dla oceny, czy jest to zasadne dla dobra postępowania, czy też może szkodzić postępowaniu. Otóż okazuje się, że wbrew uchwalonemu prawu są sędziowie w Polsce, którzy łamią to prawo w sposób oczywisty, dopuszczając się czynów, które należy rozpatrywać w kontekście przestępstwa. Ja mogę im powiedzieć jedno. Po to jest Solidarna Polska, bo oni kiedyś zostali wyrzuceni z sądownictwa i będziemy do tego dążyć. I przyjdzie taki czas, że będziemy mieli w Sejmie, jak Solidarna Polska, odpowiednią ilość głosów, żeby doprowadzić ich do odpowiedzialności za takie zachowania i usunięcia zawodu, pozbawienia uprawnień, pozbawienia emerytur sędziowskich, które liczą, że będą mieli na pewno. Otóż wiele się w polityce zmienia i to jest dobry przekaz dla tych sędziów, którzy chcą łamać w sposób ordynarny, brutalny, obowiązujący w Polsce prawo. Sędzia jest, i to należy szanować, od sądzenia, ale w ramach obowiązującego prawa, a nie od tego, aby zmieniać prawo, zamiast wchodzić w rolę parlamentu i prezydenta. Jeżeli to sędzia robi, to znaczy dopuszcza się oczywistego, rażącego złamania prawa i można to określić jako podejrzenie, poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa kryminalnego. I za to powinien być rozliczony, pociągnięty do odpowiedzialności karnej. I za to powinien być usunięty w przyszłości z hukiem zawodu. I to będzie nasz cel. W przyszłości takich sędziów będziemy chcieli z zawodu usunąć. 20 głosów Solidarnej Polski dzisiaj to za mało. Mamy czerwone światło i blokadę, ale przyjdzie czas, że tych sędziów usuniemy z zawodu. Dziękuję panie ministrze, dziękuję pani poseł, dziękuję pani wójcie oraz państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu.